Wałbrzyszanie stanęli na wysokości zadania i pobili swój rekord zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie jest już prawie 220 tysięcy złotych i suma ta cały czas rośnie. Podczas 31. finału w Starej Kopalni doszło do kilku spektakularnych licytacji. Na ulicach Wałbrzycha festowało 245 wolontariuszy, choć było zimno i ślisko, to z uśmiechem na twarzy przymierzali wszystkie dzielnice naszego miasta z orkiestrowymi puszkami. Ich dobry nastrój udzielił się także innym Wałuszanom, którzy chętnie wrzucali datki. Na piaskowej górze i w mieściu w godzinach porannych można było spotkać z puszką prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, który ostatecznie przyniósł do sztabu w swojej puszce dokładnie 2015 zł i 45 groszy. Jak co roku od ponad 30 lat zachęcamy wszystkich! życzliwych ludzi, wszystkich, do tego, aby wspierały Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzisiaj chodzimy, jak co roku, po Piaskowej Górze, po Śródmieściu, po Podzamczu. Zachęcam Wałbrzyszan do wspierania tegorocznej akcji, która ma pomóc ratować pacjentów w przypadku zagrożenia sepsą. To jest straszny... Zespół chorobowy, straszny stan, który odbiera ludzi w sile zdrowia. Dzieci, dorosłych, starsze osoby. Bardzo liczę na życzliwość, na ofiarność. Wspierajmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wszystkiego dobrego. Od godziny 15 trwała impreza w Starej Kopalni. Za wrzutki do puszek odwiedzić można było m.in. strefę zdrowia i urody oraz strefę odkrywania wyobraźni i aktywności. Razem z gdzie dzieciaki układały wielkie serce z klocków. Na placu przed salą łańcuszkową spotkać można było strażaków, ratowników z psami czy straż miejską i porozmawiać z nimi o ich pracy. Scena w sali łańcuszkowej gościła przede wszystkim utalentowanych Wałbrzyszan, laureatów i finalistów konkursu Wałbrzych ma talent. Gwiazdą wieczoru był zespół miejski granie Cover Band. Finał WOŚ nie mógł odbyć się bez licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Hitem tegorocznej imprezy okazała się... Wycieczka do Gruzji dla sześciu osób, fundowana przez firmę turystyczną Tours Bajcot. Podczas emocjonującej licytacji, dwie grupy zdeterminowane, by wybrać się na pięciodniową wyprawę, prześcigały się w proponowanych kwotach, aż aukcja zatrzymała się na imponującej sumie 3000 euro. To rekord, jeśli chodzi o wszystkie stacje woź w historii wałbrzyskich finałów. Niemniejsze emocje towarzyszyły licytacji Złotych Serc. W tym roku w Obrzychu do zdobycia były dwa od różnych złotników. Serce od Grzegorza Śmigla, który od lat przekazuje swoje wyroby na licytację, sprzedano za 3,5 tysiąca złotych, Natomiast ozdoba od złotnika Bogusława Golińskiego ze w Zdroju osiągnęła imponującą cenę 8600 zł. Warto wspomnieć także o licytacji marionetki z teatru Lalki i Aktora, którą pewna rodzina wylicytowała za 1600 zł. Jak się okazuje, mają oni już kilkanaście tych lalek, ponieważ od lat walczą o nie podczas finału WOŚP. Jak zapowiadają, wkrótce przekażą całą kolekcję na szczytny cel. Sporą sumę uzyskano także za zaproszenie na festiwal tatuażu do Krakowa wraz z radiowymi gadżetami i możliwością rozwiedzenia studia RMFFM. Za ten pakiet zapłacono 1000 zł. Imprezę zakończył pokaz ognia grupy Impuls w ramach Światełka do Nieba. W sumie na koncie Wawrzyskiego sztabu Włoś w poniedziałkowe popołudnie było już prawie 220 tysięcy złotych, ale jak podkreślają organizatorzy finału, pieniądze nadal są liczone. To oznacza, że Wałbrzych pobił już rekord zbiórek. Do czwartku potrwają licytacje przedmiotów, których nie wylicytowano podczas niedzielnej imprezy. Warto zajrzeć na stronę Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, by sprawdzić, co jeszcze można tam zdobyć. Do podliczenia są także eskarbonki oraz kwoty, które wpływają z opóźnieniem za niektóre wylicytowane przedmioty. Więcej dowiemy się w piątek, 3 lutego, a ostateczną kwotę poznamy w marcu wraz z podliczeniem całej globalnej zbiórki właśnie